Elo, elo. Dobra, mutet. Dobra, siema wszystkich z tej strony Asmodee i gramy sobie dzisiaj w taką spoko gierkę jak Among Us z ekipą. Kto jest ze mną? Między innymi jest Quick, Xfeld, AB Mardlax, który wygląda jakby chciał mnie zabić i on za mną chodzi jako pętany. I no, i powiem wam, że możecie zostawić łapkę w górę jak chcecie. Coś muszę zrobić. Please insert card. Dziękuję. Boję się trochę. Albo umrę, albo nie umrę. To jest naprawdę randomowe. Dużo jest osób. Gramy w maxa. Z tego widzę. Umrę. Prawda? AB Amongo, Amongo, trzymam się Amonga. Chociaż może to być błąd. A dobra, tu trzeba klikać chyba. Dobra, podłączyłem Among. Wiedziałem. Kurde! Gdzie? Złapałem mordercę, siema. Tylko nie jestem pewien, czy... to był zielony na pewno, tylko nie jestem pewien, czy ciemny, czy jasny. O nie. AB mnie widział, AB i ten mnie widział. AB mnie widział i ktoś tam jeszcze był. O, stół chyba mnie widział. Widzieli mnie przy koszu. Zabił Asmodeja w elektrykalu, widziałem jak skakiwał do tamta. Ja jedynie od siebie powiem, że na pewno mini Spokster nie jest winny, bo EA sprawdził mnie. Znaczy, sprawdziłem go i on sprawdził mnie przy okazji, bo mieliśmy oboje całe śmieci. I w tej sytuacji wy mnie widzieliście we dwójkę, no nie? Widzieliście, jak ludzie mogą was. Nie wiem, nie zwróciłem jakoś. Bongo, Amongo! I nie widziałem żadnej osoby, która mnie tam stalkuje, więc no. Ale czyli mówisz, przyznajesz. No i nie pogram sobie, no. Przyznaję do winy. Powiedziałem, że szedłem do reaktora. Początkującego, nie śledził. Teraz tego słowa na siebie. Więc na... nie wiem skąd te podejrzenia, że jakiś zielony tutaj mignął. Ja nie wiem, ja nie widziałem. Ja skakiwał do. No boże, ja ej, Fika widziałem. Tak sobie, dobra, ale ja nie mogę być no pewien. No musisz mi zaufać po prostu. Ale ja nie mam żadnego potwierdzenia, że ty jesteś niewinny. Dobra, grzmoćmy Amonga, jeżeli to nie będzie Amongo, to wtedy Fika grzmoć. Proszę bardzo. To też nie jest nie, taka nie, dobra. Nie, to nie jest dobra. To nie jest dobra, to nie jest dobra taktyka według mnie. No. Mongo nie widziałem akurat na tym. O, dobrze. A widziałem Kwika. No i papa, mało panie impostor. Przyznaj się, jesteś czy nie jesteś? No jest, a Mongo jest. Dobrze. Aha! No dobra, to wyciszamy się. Wyciszamy się. Okno. Dobra, więc skoro umarłem, to sądzę, że możemy mieć taką krótką chwileczkę na zwykłą pogawędkę, no bo no, co mogę robić? A, po prostu się wylewa do końca i tyle, ta? Okej. Okay. Chcę się nauczyć tego robić tak szybko. Kurde. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. A. Vexi. O, nie. Vexi. Okej, okay, ja mam powiem tak. Nie. Ja zmusiłem ciało i Xfeld nie przeszkoduje mnie. No mów, proszę. Robił O2, Xfeld wchodzi do admin roomu, zabija Kwika, idzie do Bento, ja wchodzę do admin roomu i zgłaszam ciało. A dokładnie na odwrót. Ja robiłem elektryka, on patrzy, zrobiony O2, leży ciało, wychodzi Vexi, ja wchodzę i jak widziałem Eral, on był po prostu pierwszy. I tak, możecie, jak mi nie wierzycie, ludzie, czyli Skurcz, mini Spox, Antine, AB, Mardlax. Daj mi odpowiedź, ja mówię teraz, ja mówię, przecież mówię. Jak mi nie wierzycie, wyrzućcie mnie, ale jak ja jestem, jak ja nie będę, jestem crewmate'em, to wyrzućcie Vexiego następnego, bo to on. Vexi jest następny, jak to nie jest feltowe, bo Felt by zrobił pewnie tak, że zabiłby i go zgłosił i potem zwalił winę na Vexiego. Według mnie też jest to Vexi, ale jeśli to nie jest Vexi, to jest Felt na pewno. Ja na Vexiego idę. To możecie mnie wykikować. Go, nie, Spokser, nie, Spokser, chcesz. Na mnie albo na Vexiego zagłosuj. Albo Skipa, jak chcesz. Głosuj, proszę. Jeśli to nie jest Vexi, to jest na pewno Felt. Xfeld za bardzo używa swojej umiejętności charyzmatycznej.
GG, wygraliśmy. No tak, no, aczkolwiek wygraliśmy. Śmiesznie będzie. Ja nie wiem, jakim cudem on mnie widział, kiedy ja nawet go nie widziałem. No panowie. Byłem już w środku Venta i wychodzi dopiero wtedy Quick i mówi, że ktoś mu mignął. Jakie to jest opóźnienie chyba w tej grze. Ja nie widziałem, jak on mnie widział. Nie, że coś, ale masz 0,16 sekund opóźnienia, no, to jest dużo. No właśnie, i dobra, ja byłem już dawno w Ventach, ale on pewnie widział, kiedy ja jestem dopiero kolejna runda, go. Panowie, dobra, kolejna runda, dajcie, więc... Dajcie więcej czasu na voting, jest kocham za krótki czas na voting. Śmiesznie by było, jakby się okazało, że było dwóch zielonych. Dobra, cichutko. Dobra, już, wyciszamy się. Także, drodzy widzowie, co mogę wam ogólnie powiedzieć? Także, impostorem na pewno nie jestem. Dalej się boję w pojedynkę, ale wiem, że trzeba... Nie. Boję się X-Felta. Co jest? Okay. O Jezus, zawał. Okej, okay. Kto nie żyje? Okej, okay, razem z Mardlaxem. Razem z Mardlaxem znaleźliśmy. Ja mam prawo głosu jako pierwszy. Razem z Mardlaxem znaleźliśmy ciało Antaina, który był w tym. W obserwacji, Jezu, na kamerach. To po lewej stronie jest tam przy rektorach, ta? No. Oj, to nie. Mardlax, masz to do powiedzenia. Byłeś z Quickiem normalnie? Wszystko się zgadza? Tak. Okej. Okay. Dobra, czyli ja im wierzę. Ja przy meoteorytach teraz byłem. Dobra, Ashmo, Vex i są prumenami, tak, bo śmieci wyrzucali. Mm-hmm. Ja mam meteoryty, możecie my pójść po tym i sprawdzimy się ja mogę potwierdzić, ja mam meteoryty. Mm-hmm. No i tyle w sumie wiemy w tej grze. Ja już wystrzeliłem meteoryty. Dobra, ogólnie czyli... to ja nie mam pojęcia, nie widziałem nawet trupa, nie widziałem... Vex i Ashmo nie widziałem nic podejrzanego, według mnie... Co wam powiem? Nie mam żadnych tak dowodów. Jest trochę podejrzany. Nie jestem podejrzany, bo wydaje mi się, że jak wychodził z Electricala, to wydaje mi się, że poszedł w lewo, a nie w prawo, ale zadanie. Nie jestem pewien, więc ja... Ja byłem przez chwilę z Mardlaxem normalnie w Electricalu. No, ale wydaje, że tak chodzi o to, że być. Później ciebie nie widziałem, a ty na lewo poszedłeś. Ja poszedłem sobie do admina poszedłem, no, żeby to było admin. Potem poszedłem do kafeterii i teraz skipuję, ponieważ nie wiem, kto ma zrobić zabójca. Ale uważajcie na niego, trzymajcie dystans. Czemu na mnie Vexy? No dobra, no ja tam przyjmuję na klatę, dobra. Mutujemy się. Nie było mnie lewańsko. Okej, więc Vexy i Mini Spox. Okej. Zaczęliśmy w tym samym momencie, tak jakby. Nie, panowie! Nie zostawiajcie mnie! Jakie mam zadania? Nie. No wie. Dajcie mi te questy robić. W Electricalu. Pewnie zdechnę. Oj nie. Dobra. Też do zrobienia, okej. Okay. Muszą sobie dać radę, muszę zrobić te questy. Widziałem skurczek zabija na moich oczach. To sponsor. Nie, widziałem skurczek zabija na moich zrobił oczach. Kto zabił na twoich oczach, mówisz? Skur zabił.
Na moje wiecie co wam powiem? Tibiego. Ja wam powiem tak, ja siedzę w elektrowni, więc ja nic nie widziałem. Więc pójdę za głosem ludu. Ej, ale często takie już teraz rzeczy zdarzają. Teraz ciężko komuś uwierzyć, bo i ten zabity może szybko zreportować i zrzucić winę. Wydaje mi się, że Spokster? Ale jak nie Spokster, to wywalamy z jutra. Wiecie co wam powiem? Ojoj, tutaj widzę jakiś pakt tu widzę. MARCIN4001 przekazuje 10 zł. Dzięki Marcin za 10 zł. Do mnie Weksi, poproszę pozdro dla ludzi znających Nachosa. Tak? Ejbi jako drugi raz umarł? To jest kurde. Ejbi drugi raz umarł? Pozdrawiam. Nie wiem czemu pokazuje mi się to, XD. Dla mnie podejrzane jest to, że Skurcz, no może zabił powiedzmy, i, albo nie zabił, ale podejrzane jest też jak bardzo łatwo zaczął bronić go Quick, tak strasznie tak nie, od razu. Nie, ja mówię po prostu, ale Spokstar nie będzie, to wywalamy Skurcza, no to jest ciężkie. Osoby przychodzą i zrzucają cały czas winę na siebie, bo to ciężko najlepsze, jest. Że widziałem się jeszcze wcześniej z Ejbim, ale był sam niestety. Jak nie jest Spoks, no to... O, fuck, no ja. To jest Skurcz, no to musimy to jeszcze raz przegadać. Uważajcie na skurcz. No mi się nie wydaje, że to jest być. Nie, ale musimy jedną osobę. Ale to będą dwie podejrzane teraz. Dobra, mamy dwie podejrzane osoby. Wyciszańsko. Xfeld i Vexi. Mogę jeszcze za mną idzie, a ja tutaj też muszę się tym zająć. Więc ja nie chcę umierać. Także panowie, nie zostawiajcie mnie, błagam. Mini Spokster. Naprawione. W sensie i tak się pewnie spóźniłem. Panowie. Quick. Ufam ci, Quick, ale jak mnie zabijesz, będzie mi smutno. Muszę zrobić takie... O, mini Spokster i Mardlax. Mardlax mi się taki wydaje krzywy. Spokster, okej, okay, dobra, oni są na pewno dobrzy. Ile nam zostało czasu? Oj, Jezus. No, wiedziałem, że to Among Go. No, znowu mnie zabił, no. O Jezu, ja poszedłem nie tu, gdzie trzeba. Naprawdę wy tego nie włączyliście? Jej. Vexi! Czemu ty tego nie naprawiłeś, jak ty nie byłeś? Ominąłeś ciało, kurde, przyszedłeś obok ciała, co jest? Właśnie, chciałem dopytać, gość przyszedł obok ciała i nie zgłosił no. Tak, wiesz dlaczego? Bo wiedziałem, że tu są wenty, a więc skoro są wenty, to ktoś się wywentował, a więc mógł się wywentować. Kończył się czas, czemu tego nie kliknąłeś? Ja cały czas sabotowałem, żeby się tego emergency nie zwali. Vexi jako niewinny sabotuje innych. Nie wierzę. Warto sobie ten tytuł zapisać? Dobry gracz. Najlepsze duo, Skurcz i Among Go. No, dobra. Wyszło. Było mnie się pozbyć, żeby Skurcza go. Najlepsze duo w Among Us, Skurcz i Among Go. Nie wierzę, to co się wydarzyło, no. Ostatnia runda chyba na tej mapie. Tak. Nie, bym jeszcze znaczy, zagrał. Ostatnia runda na ten odcinek, bym powiedział. Dobra, ostatnie odcinek, dwie albo ostatnie jedna. Dobra, widzimy się. Mutant! Chciałbym zostać impostorem. Zobaczyć, jak to wygląda. Ale no cóż, boję się trochę być z mini Spoksterem, ale widzę, że on ma chyba questy do zrobienia, więc... O, pierwszy raz dobrze siupnąłem tak na szybko. No. Nie chcemy, żeby reaktor się stopił, więc... Może... Ktoś tutaj go naprawił w takim razie. Nie, Quick, nie. Si. Nie, ja tutaj nie mam questa, ja mam questa tutaj. Mardlax. Ej, panowie, chodźcie. AB 100%. Czemu? Dlaczego? Ciało wyszło, a AB szedł z dołu.
Ale gdzie znalazłeś ciało? Gdzie znalazłeś ciało? Dokładnie, my z Vexiem byliśmy na kamerach i widzieliśmy AB'ego na... Ale no... no chciałbym powiedzieć, że byłem przy adminie, owszem, przechodziłem przez kafeterię, a czy przechodziłem tamtędy, a czy nie przechodziłem... Gdzie znaleziono ciało? Może zacznijmy od tego. Właśnie, opowiedz gdzie ciało. Shieldy, wyjaśnij od shieldów, poza tym meteoryty. Poza tym mam meteoryty, mogę cię sprawdzić. Wiem, ja mam medbaya. Przeszedłem przez kafeterię i poszedłem do admina. Byłem w adminie, obok mnie była Mongo. Jakie Mongo? Nie było no, ciebie. Byłeś, robiłeś może questa i nie widziałeś. Byłem obok ciebie. A Mongo fejkował weaponsy, meteoryty. Ja skipuję, za mało dowodów. Nie skipujcie, czekajcie, kurde. Vexi, co robisz? Nie strzelałem no, w meteoryty. Vexi, no tobie mogę zaufać. Co robisz? Nie mam zadań, nie mam meteoryty. Dajcie Entainowi powiedzieć. Co mi zarzuca, panowie, że meteoryty ja strzelam? Vexi. No to Vexi, kurde, ziomuś. Mam dość tego. Ogarnijcie się w końcu. Mówię, że to jest no. AB. No, co ci? Byłem w nawigacji, AB schodził z dołu, schodzę na dół, tam jest ciało. To jest AB 100%. No to drugim pewnie Vexi, bo on mi tutaj wrzuca, że niby meteoryty nie robiłem. Obchodzi mnie, kto jest drugim, głosujcie na AB'ego. Nie no, ja nie wiem co powiedzieć. A i Mardak, ja nie jestem, mogę tego powiedzieć, no po prostu. Mardak, widziałeś to, nie? Co to za gada Vexi? Ja głosuję tak jak Vexi. Jeżeli... Kto zagłosował nam tajne? Mardlax. Chodźcie. Dobra, wyciszamy się. Teoryty. Dobra, no możemy pójść, ale wyciszamy się. Mutet. Ja muszę do elektrowni. No do elektrowni muszę totalnie. Oj, wait. Wait a second, ja nie wiem jak się chodzi. Wiem Mardlaxa, jak on za mną pójdzie, to mi smutno będzie. Stykam się, nie powiem. Dobra. Mamy to. Teraz muszę 4 questy tam zrobić. AB. Kiedy to zrobiłeś? Przecież tego nie zrobiłeś nawet. Ale emergency wezwał. No, wezwał emergency, ale wydaje, nawet tych meteorytów nie zrobił. Był przy meteorytach, więc no. No ale, a on to zrobił? Robił, na zagłosujcie na AB'ego, zobaczcie. Ale jakie masz dowody? Tym razem, no tym razem jestem stary. Nie wiem na jakim podstawie ten nie oskarżę w tym momencie. Panowie. Ale nie ma żadnych podstaw. Mam podstawę, widziałem go. Vexi, pamiętajcie AB'ego, a on zrzucał, że ja robiłem meteoryty, kiedy ich wcale nie robiłem, więc Vexi może być drugim. Zagłosujcie na AB'ego, mówię, AB wyszedł od ciała i go nie zgłosił. Nawet jeżeli go nie zabił, to nie przyszedł koło ciała. Zobaczmy. Jakie przechodziłem obok ciała? Vexi? Zaufaj mam tajną, zobaczmy. Ja teraz widziałem AB'ego. Zobaczymy, ja już mam dwie teorie, jakie ja mam już dwie osoby wytypowane, mianowicie będę trzymał się z dala Vexiego i AB'ego. To może być Vexi albo Quill. Mówię, Vexi może być drugim, bo on mnie tutaj oskarżał o nierobienie meteorytów. Zależy kim będzie AB, taki będzie mój werdykt. Jeśli będzie AB, zobaczmy. Zobaczymy, czy będzie AB, to ma duże znaczenie. Znaczy ja mam straszną taką tą. Dobra. No chodźcie do śmieci. Ez. Chodźcie do śmieci. Oj, byczku, byczki! Chodź. Nie? No dobra. Najwyżej dostanę kosę w plecy. Jestem już nauczony, przywykłem. Musicie wytrzymać beze mnie, panowie. Błagam was. Mardlax, czekaj na mnie. Wycykam strasznie, ale dobra. Na szczęście to jest tutaj. Dobra, Spokster naprawił. Nie zostawiaj mnie, Spokster. Vexi mnie zabije jak nic.
Uwaga, Ikosa w plecy za 3, 2. Na pewno Antainowi wierzę. Ale boję się, że dostanę taką kosunię, nie? Xfeld i Quick, okej. Okay. Xfeld, Quick, Amongo, Vexi. Trzymam się z dala od niektórych, bo no wiadomo, no nie można ufać tak od razu ludziom. Ale Xfeld jest za blisko mnie i za daleko. Ej, Mardax. Kosa? Nie kosa? Dobra, jeżeli uda mi się zrobić te wszystkie, ja będę po prostu zadowolony, będę miał wszystkie questy, Vexi. Jezus, gdzie to jest? Mini Spok... O, mini! Mini Spokster! Ja mam go. Antain, błagam cię, nie zostawiaj mnie! Antain! Dzięki. Ja mu ufam. Dobra, mam wszystkie questy zrobione, wystarczy za nimi podążać. Idę za Antainem, bo najbardziej mu ufam. No nie no, Quick, naprawdę. No dobra, no, wyjebcie mnie. Nie, nawet nie mam się co bronić, to była runda przegrana od kiedy AB kurwa wyleciał pierwszy. Aj, czasem się tak zdarza. Wiecie co? Cały ja mu wierzę, to na pewno nie Quick. Nie, to ja. A on tak nóż w plecy wbija. Jeszcze kurczę, cały czas wszyscy ze sobą chodzą. No to ja przecież... Ja samemu. Ale chłopaki, no nie, przecież ale wiadomo, że to Antainem, tylko i wyłącznie Asmodej. Co chciałem zabić Antaina, no to za Antainem tak, cała kurwa lokomotywa tak, jedzie. No aż no, na pewno. I tyle widziałem. Dobra. No, dobra. To na pewno ja. Jeszcze myślałem, że to jest może być Asmodej, bo Asmodej za dużo zabił. Widziałem, byli się tam w tej sterowni. Mówię, to ja jestem zabójcą. No i Zizi. Nie. Co to odwaliłeś, powiedz mi, z tym kurczem, z kurczem? Co odwaliłem ze skurczem? No... Z tym kurczem. No właśnie byłem... tak patrzę, AP idzie tak w górę, tak zatrzymuje się, patrzy, że tam jestem. Mogłem wejść do wentów, ale... Jeszcze raz przeżyłem. Nie, dobra, Polus. Nie, myślałem, że nie pójdziesz tam. Co, kończymy? Kończymy odcinek. Kończymy odcinek, cześć. Także trzymajcie się, do następnego razu i cześć.